15 czerwca. Czas zobaczyć, jakie zaszły zmiany w ogrodzie od ostatniego nagrania. Krzewuszka. Ze smutkiem muszę przyznać, że przekwitły już rododendrony. Tu chciałam pokazać jeszcze ostatniego, które najpóźniej zakwita. Ognik szkarłatny. Szkoda, że przekwitły rododendrony, ale za to teraz kwitną piwonie. Powojnik. Krzewuszka jeszcze kwitnie. Pęcherznica. Już zamierzałam ją wyciąć, ale jeszcze się wstrzymałam. I zobaczę, co z nim zrobię, bo po zimie uschła. Miałam tutaj dwa kolory w jednym, żółtą i bordową, ale żółta nie przeżyła. Chosty jeszcze ładne, jeszcze ich słońce nie przypaliło, ale tak się stanie z czasem.
piękno minęło. Teraz zostaje tylko praca. Ogławianie. Haber ogrodowy. Powojnik Rekta, jedyny stojący, pięknie pachnie. Krzewuszka. Jedyna królowa, jaką mam w ogrodzie. Celowo nie mówię, co to jest. Zostawiam zagadkę do rozwiązania. Ten rododendron rośnie jeszcze w dunicy, bo nie znalazłam dla niego odpowiedniego miejsca. Stałego. Tu aż żal tędy przechodzić, bo już przekwitły rododendrony. Ten jeszcze zachował swój urok. Tutaj przypomnimy, co to jest. Hortensja pnąca.
kolejny, który czeka na swoje stałe miejsce. Hortensia dębolista już ma dużo zawiązanych kwiatostanów. Perukowce będą kwitły. A tutaj chciałam pokazać bezczarny, bo już właśnie kwitnie. A tutaj kolejna ofiara zimowej suszy. Wierzba purpurowa pendula. Będę musiała ją przyciąć, bo chyba nie odbije wszędzie. Jeszcze jedna hortensja pnąca.